Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj obiecane groby polskich duchownych. Zobaczycie mogiły zbiorowe księży, którzy często ginęli w tragicznych okolicznościach. Czy to w wyniku wypadku samochodowego, strasznej choroby, czy podczas II wojny światowej. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Maciej Gąsiorowski. Znajdujemy się przed grobem biskupa Jana Dekerta, duchownego rzymskokatolickiego. Był on synem prezydenta Warszawy Jana Dekerta i jego drugiej żony Antoniny Zblikowskich. Zasłynął tym, że wziął udział w pogrzebie 5 poległych. Dekert sprzeciwiał się także żądaniom władz rosyjskich mianowania nowego administratora archidiecezji warszawskiej na miejsce aresztowanego księdza Antoniego Białobrzeskiego. Biskup Jan Dekert wziął udział w pogrzebie 5 ofiar straceń manifestacji politycznej z 27 lutego 1861 roku. Ich pogrzeb odbył się 2 marca na cmentarzu Powązkowskim. Był wielką manifestacją polityczno-społeczną przeciwko rosyjskim okupantom w Królestwie Kongresowym. Zginęli wówczas Filip Adamkiewicz, czeladnik krawiecki, Michał Arcichiewicz, uczeń gimnazjum realnego, Karol Brendel, robotnik, metalowiec, Marceli Paweł Karczewski, ziemianin oraz Zdzisław Rutkowski, także ziemianin. W czasie zaboru rosyjskiego było utrudnione stawianie zniczy przed grobem 5 poległych. Mimo to wiele osób z narażeniem niekiedy życia czciło pamięć bohaterów. Zbigniew Józef Kraszewski był biskupem pomocniczym warszawskim. W młodości brał udział w Powstaniu Warszawskim jako kapelan, mimo że nie przyjął jeszcze święceń kapłańskich. Jego ojciec Józef Kraszewski był kapitanem Wojska Polskiego. Biskup Kraszewski razem z ojcem i matką Olimpią pochowani są na Starych Powązkach w Warszawie. Ksiądz Ignacy Skorupka był kapelanem Wojska Polskiego. Uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Zginął pod Osowem, nieopodal Radzymina. Przed uzyskaniem przez Polskę niepodległości był proboszczem w kilku parafiach w zaborze rosyjskim. Po powrocie do Polski został notariuszem i archiwistą kurii metropolitalnej warszawskiej. Zginął podczas udzielania ostatniego namaszczenia. Jego postać obrosła w legendę. Nie jest wcale prawdą, że ksiądz Ignacy Skorupka szedł razem z żołnierzami w natarciu, trzymając krzyż w ręce. Zmarł, udzielając ostatniego namaszczenia. W filmie Jerzego Hoffmana 1920 Bitwa Warszawska w rolę księdza Skorupki wcielał się aktor Łukasz Garlicki. Ksiądz prałat Piotr Pawlukiewicz był znanym kaznodzieją i teologiem pastoralnym. Zasłynął z mszy akademickich w kościele świętej Anny na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Był także redaktorem naczelnym Radia Józef. Ksiądz Pawlukiewicz był także kapelanem kaplicy sejmowej oraz duszpasterzem parlamentarzystów. Chorował na Parkinsona. Z powodu pandemii koronawirusa pogrzeb księdza Piotra Pawlukiewicza był transmitowany przez internet. Mszę żałobną koncelebrował kardynał Kazimierz Nycz. Duchowny został pochowany w zbiorowej mogile warszawskich księży. Obok pochowany jest także ksiądz Patryk Miller, który zginął w tragicznym wypadku samochodowym. Do wypadku doszło w miejscowości Zbiroża koło Zimnej Wody. Panowały wówczas bardzo trudne warunki pogodowe. Samochód księdza Millera zderzył się z ciężarówką przewożącą zboże. Kierowcy samochodu dostawczego nic się nie stało. Ksiądz Patryk Miller zginął na miejscu. 36-letni ksiądz związany był z parafią błogosławionego Władysława Zgielniowa na Ursynowie. Ksiądz Waldemar Irek był rektorem papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
Po jego nagłej śmierci okazało się, że ksiądz prowadził podwójne życie. Po śmierci duchownego jego wieloletnia partnerka Wiesława Dargiewicz wystąpiła do sądu z wnioskiem o ustalenie ojcostwa swojego 3-letniego wówczas syna Jakuba. Badania DNA na podstawie próbek pobranych przy zarządzanej przez sąd ekshumacji potwierdziły ojcostwo księdza. W 2016 roku sąd zdecydował, że majątek po zmarłym duchownym odziedziczy jego syn, mimo że w testamencie ksiądz Irek umieścił kościół. W sprawę przejęcia majątku zaangażował się sam detektyw Krzysztof Rutkowski. Ksiądz Waldemar Irek pochowany jest w grobie rodzinnym na cmentarzu w Oławie. Znajdujemy się przed zbiorową mogiłą duchownych pochowanych na Starych Powązkach w Warszawie. Znajduje się tu m.in. symboliczny grób księdza Romana Archutowskiego, który zginął na Majdanku. W czerwcu 1999 roku papież Jan Paweł II beatyfikował w sumie aż 108 polskich męczenników. Wśród nich znalazł się właśnie ksiądz Archutowski. W zbiorowej mogile znajduje się także grób jego brata Józefa Archutowskiego, który również był księdzem katolickim. Obok braci Archutowskich spoczywa tu także ksiądz Jan Salamucha, profesor teologii i filozof Kościoła. Zginął on rozstrzelany w czasie Powstania Warszawskiego. Brat zakonny Stefan Franczak był jezuitą i znanym hodowcą roślin. Specjalizował się głównie w powojnikach i liliowcach. Wyhodował aż 80 nowych odmian tych kwiatów. Szczególnie ceniony był w Japonii. Tamtejsi botanicy mówili, że znali 3 Polaków. Fryderyka Chopina, papieża Jana Pawła II i właśnie brata Stefana Franczaka. Duchowny został pochowany na Starych Powązkach w Warszawie w grobowcu zbiorowym zakonników. Ksiądz biskup Józef Padewski, właściwie Józef Podeszwa, był duchownym Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Kanadzie. Instytucja znana jest także w Polsce od 1951 roku jako Kościół Polsko-Katolicki. Biskup Józef Padewski został brutalnie zamordowany przez funkcjonariuszy UB w więzieniu na ulicy Rakowieckiej w Warszawie w 1951 roku. W czasie II wojny światowej biskup Padewski więziony był w więzieniu na ulicy Montelupich w Krakowie, uwolniony przez szwajcarski Czerwony Krzyż w ramach wymiany jeńców wojennych. Powrócił do USA, by w 1946 roku ponownie przyjechać do Polski. Duchowny został zdradzony przez współbraci w kapłaństwie, którzy dla awansów hierarchii kościelnej poszli na układ z komunistami. Biskup Józef Padewski został aresztowany 17 stycznia 1951 roku. 10 maja został zakatowany na śmierć. Biskup Józef Padewski został pochowany na Powązkach Wojskowych w Warszawie w kwaterze wyznawców polsko-katolickich. Błogosławiony ksiądz Józef Stanek był pallotynem i kapelanem zgrupowania Armii Krajowej Kryska w czasie Powstania Warszawskiego. Został brutalnie zamordowany przez Niemców pod koniec powstania na Czerniakowie. Niemcy powiesili go za jego własną stułę. Po wojnie jego ciało ekshumowano i złożono w grobie na Powązkach Wojskowych w Warszawie w kwaterze żołnierzy zgrupowania Kryska. Ksiądz Józef Stanek został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II w czasie jego pielgrzymki do Polski w 1999 roku. W sumie Ojciec Święty beatyfikował wówczas 108 polskich męczenników. Ksiądz Bronisław Komorowski był duchownym rzymskokatolickim, działaczem narodowym oraz radnym miasta Gdańska. 1 września 1939 roku został aresztowany przez Niemców
i osadzony w obozie koncentracyjnym Stutthof. Ksiądz Komorowski został zamordowany wraz z kilkudziesięcioma działaczami polskimi w Wielki Piątek 22 marca 1940 roku w lasach koło obozu. Po wojnie ekshumowano jego ciało i złożono na cmentarzu w Gdańsku-Zaspie. Ksiądz Bronisław Komorowski znalazł się wśród 108 polskich męczenników, których beatyfikował papież Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Polski w 1999 roku. Dziękuję za obejrzenie kolejnych niezapomnianych. Do tematu grobów polskich księży będziemy jeszcze wracać. Pokażę Wam m.in. mogiły polskich misjonarzy oraz znanych mistyków. W następnym odcinku pokażę Wam groby związane z Agnieszką Osiecką. To wszystko z uwagi na nowy serial telewizji polskiej o polskiej poetce i tekściarce. Zobaczycie m.in. grób samej Agnieszki Osieckiej oraz jej kochanków. Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia kanał Niezapomniani Cmentarne Historie życzy swoim widzom wesołych świąt. Kochani widzowie, życzę Wam zdrowych, wesołych i radosnych świąt Bożego Narodzenia mimo tego trudnego czasu. Trzymajcie się. Do zobaczenia.